piosenkę Guantanamera, której słowa refrenu mówią o białej wieśniaczce z zatoki Guantanamo, słyszał każdy. Każdy też zapewne wie o amerykańskiej bazie marynarki wojennej Guantanamo i wojskowym więzieniu, słynnym z przetrzymywania w nim więźniów posądzanych o terroryzm. Ale skąd się wzięła amerykańska baza wojskowa na komunistycznej Kubie, wiele lat trzymanej twardą ręką braci Castro, wie już niewielu. I co wspólnego z tym wszystkim ma katastrofa pewnego okrętu wojennego? Właśnie o tym będzie dzisiejszy podcast lub, jak kto woli, słuchowisko, bo jak zauważyłem, wielu preferuje jednak tę drugą nazwę. Zacząć musimy jednak od historii, nie mającej nic a nic wspólnego z katastrofą morską. W połowie XIX wieku rozpoczęła się walka Kubańczyków o wyzwolenie spod panowania Hiszpanów. Ożywieniu ruchów wyzwoleńczych sprzyjały zwycięskie powstania w krajach Ameryki Południowej, zwycięstwo północy w wojnie domowej w Stanach Zjednoczonych oraz stopniowe znoszenie swobód politycznych i społecznych przez Hiszpanów. Do pierwszego konfliktu doszło w roku 1868. Przekształcił się on w 10-letnią wojnę narodowo-wyzwoleńczą, wspieraną przez Stany Zjednoczone, zainteresowane osłabieniem Hiszpanów w regionie. Wówczas o mało nie doszło do rozpętania wojny hiszpańsko-amerykańskiej, kiedy to Hiszpanie zdobyli amerykański statek przewożący broń dla kubańskich rebeliantów. Załoga i pasażerowie zostali potraktowani jak piraci i bez sądu zostali od razu powieszeni na rejach. Mimo że Kubańczykom nie udało się wywalczyć niepodległości, to i tak uzyskali wiele. Zniesiono na przykład niewolnictwo i zrównano prawa czarnych i białych obywateli. Jednak powstania narodowe nie przestały wybuchać, do czego w znacznej mierze przyczyniła się autorytarna polityka hiszpańskiego gubernatora. W 1895 roku miał miejsce kolejny zryw wyzwoleńczy, na czele którego stanął José Martí, założyciel kubańskiej partii rewolucyjnej. Wprawdzie zginął krótko po rozpoczęciu rewolucji, ale jego zwolennicy w ciągu 2 lat zdołali zająć praktycznie całe terytorium kraju, poza miastami portowymi, wciąż kontrolowanymi przez Hiszpanów. I tu pojawia się nasz główny bohater, pancernik Maine. Żywot miał krótki i nieciekawy, a śmierć ponurą i tragiczną. Pisano o nim wielkie nekrologi, aby wkrótce zakazać wspominania jego nazwy. Latami twierdzono, że został zatopiony przez Hiszpanów, co stało się bezpośrednią przyczyną zbrojnego konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Hiszpanią, w rezultacie którego ci ostatni utracili nie tylko Kubę, ale również Filipiny, Puerto Rico i Guam. Źródła sugerowały, że zamachu na Maine dokonał miniaturowy podwodny okręt hiszpański uzbrojony w minę wytykową lub też, że mina została przytwierdzona przez nurka do podwodnej części kadłuba. Inne źródła za sprawców zamachu uważały hiszpańskich powstańców lub nacjonalistów. Prawda okazała się jednak bardziej prozaiczna. W zależności od źródła, Maine, który swą nazwę otrzymał na cześć jednego z amerykańskich stanów, był krążownikiem pancernym lub pancernikiem drugiej klasy. Miał 99 metrów długości, 17 metrów szerokości i 7 metrów zanurzenia. Jego napęd stanowiły 2 parowe silniki o łącznej mocy 9300 koni mechanicznych, pozwalające mu płynąć z maksymalną prędkością 16,5 węzła. Jego załogę stanowiło 374 marynarzy i oficerów. Maine narodził się w nowojorskiej stoczni marynarki wojennej na Brooklynie. Rodził się w bólach, choć uważany był za szczytowe osiągnięcie w projektowaniu amerykańskich okrętów wojennych,
odzwierciedlających najnowsze osiągnięcia europejskie na tym polu. Na pochylni spędził aż 9 lat, w efekcie czego już w chwili wodowania był przestarzały. Miał wrzecionowaty kształt i spiczastą rufę i pewnie byłby szybki, gdyby nie rozmieszczenie głównych wież artyleryjskich na burtach z dala od środka ciężkości jednostki. Wprawdzie pozwalało to na prowadzenie ognia nie tylko prostopadle do burt, lecz także w stronę dziobu i rufy, ale spowodowało równocześnie, że okręt był słabo zrównoważony i mocno się kołysał. Mało tego, wieże były ustawione stosunkowo nisko, więc na wzburzonym morzu były zalewane przez fale. Maine miał 3 maszty, na których można było postawić pomocnicze żagle o powierzchni 2/3 tych, jakie byłyby zaprojektowane dla okrętu tej wielkości. Ale jeden z masztów usunięto jeszcze zanim kadłub został zwodowany, a żagli na okręcie w rzeczywistości nie postawiono nigdy. W październiku 1897 roku komandor Charles Dwight Sigsbee otrzymał dziwny rozkaz, który w swoich pamiętnikach określił jako ściśle tajny. Odłączył się od północnoatlantyckiej eskadry i popłynął do Port Royal na Jamajce. Tam stał około miesiąca, po czym kazano mu popłynąć do Norfolk, gdzie na okręcie dokonano bliżej niesprecyzowanych prac remontowych. W Norfolk zmieniono zastępcę dowódcy. Został nim zaufany człowiek ministra marynarki, Richard Wainwright. 15 grudnia Maine wypłynął z Norfolk i dotarł do Key West na Florydzie i po bardzo krótkim postoju popłynął do Hawany. Tam też zabawił bardzo krótko. Wyszedł w morze, ale 25 stycznia około godziny 11 wrócił do miasta i zacumował w porcie. Jego głównym celem była ochrona życia i mienia Amerykanów zagrożonych trwającą wojną domową. Dziwnym jednak jest, że do tego celu wybrano jeden z najsłabszych okrętów wojennych we flocie amerykańskiej. Kilka następnych tygodni załoga nie schodziła na ląd, jeśli nie liczyć sytuacji koniecznych, np. dokonania zaopatrzenia lub odbycia niezbędnych wizyt. Spodziewano się wybuchu antyamerykańskich demonstracji, ale do niczego takiego nie doszło. Hiszpanie bowiem za wszelką cenę starali się nie dopuścić do jakiegokolwiek incydentu, który Amerykanie mogliby uznać za prowokację. Wiedzieli bowiem, że w okolicach wyspy Tortuga na sąsiedniej Dominikanie, oddalonej od Kuby o zaledwie 100 km, zgromadzona jest duża amerykańska flota. 15 lutego 1898 roku był takim samym dniem jak poprzednie. Z powodu upału wielu marynarzy wieczorem wyniosło na pokład hamaki i wypoczywało po dniu pracy. Ktoś grał na akordeonie, kilku marynarzy tańczyło w rytm muzyki. Nagle o godzinie 21:40 ogromny huk przerwał ciszę nad hawańskim portem. W miejscu, gdzie stał Maine, w niebo wznosił się słup ognia i dymu. Płonący pancernik Maine bardzo szybko legł na dnie portu. Z 355 marynarzy i 39 marines znajdujących się na pokładzie, w chwili wybuchu lub bezpośrednio po nim zginęło 261. Co ciekawe, równocześnie śmierć poniosło zaledwie 2 spośród 26 oficerów, a i to nie w chwili wybuchu, lecz podczas akcji ratunkowej. W literaturze znalazłem 2 wyjaśnienia tego faktu. Jedno mówiło o tym, że tego wieczora wszyscy pozostali oficerowie dostali wolne i znajdowali się na lądzie. Druga wersja mówi, że wybuch nastąpił w dziobowej części okrętu, zaś kabiny oficerskie znajdowały się na rufie. Ci, którzy przeżyli i udało im się dostać do wody, ocalali tylko dzięki szybkiej akcji ratowniczej prowadzonej przez łodzie z amerykańskiego statku handlowego City of Washington, hiszpańskiego krążownika Alfonso XII oraz pomoc z nabrzeża.
Ranni zostali zabrani do szpitala San Ambrosia, gdzie opiekowali się nimi hiszpańscy i kubańscy lekarze, a także personel amerykańskiego Czerwonego Krzyża znajdującego się na wyspie. Ocaleni z Maine spędzili noc na pokładzie City of Washington i Alfonso XII. Naczelny chirurg marynarki wojennej poinformował później, że spośród 77 uratowanych marynarzy i żołnierzy piechoty morskiej tylko 16 nie odniosło obrażeń. 5 mężczyzn zostało ostatecznie zwolnionych ze służby w marynarce wojennej z powodu urazu kręgosłupa, przewlekłego zapalenia opłucnej, deformacji kości nosowych, urazów dłoni i paraliżu. Z 261 osób, które zginęły w wyniku eksplozji lub utonięcia, odnaleziono jedynie 178 ciał. Reszta zaginęła w porcie lub we wraku okrętu. W Stanach Zjednoczonych wybuchła histeria związana z incydentem na okręcie Maine. Podsycała ją prasa reprezentująca tak zwane żółte dziennikarstwo. To mało znane w Polsce pojęcie wywodzi się od tak zwanej żółtej prasy, a ta z kolei od żółtego paska komiksowego związanego z postacią The Yellow Kid, żółtego dzieciaka. Komiksowe rysunki pojawiały się na łamach New York World, magnata prasowego Josepha Pulitzera i New York Journal, późniejszego New York American Williama Hearsta. Choć była to prasa dość niskich lotów, nagroda ufundowana przez Pulitzera, nie najwyższa nawiasem mówiąc, bo wynosząca zaledwie $15,000 i przyznawana do dziś za wybitne dokonania w dziedzinie dziennikarstwa, uważana jest za najbardziej prestiżową. Sensacyjne, skandalizujące historie z życia, często wyssane z palca i nie mające nic wspólnego z rzeczywistością, publikowane na łamach żółtej prasy zwiększały jej nakład i poczytność. Poprzez sensacyjne relacje na temat morderstw i krwawych wypadków starano się zaspokoić rosnącą potrzebę zabawiania zwykłych ludzi i odciągnięcia ich od suchych, odartych z emocji reportaży politycznych. Dlatego zawierały dużo ilustracji i mało tekstów, pisanych prostym i łatwo przyswajalnym językiem, skierowanym do mniej wykształconej części społeczeństwa. Były tanie, dużo uwagi poświęcały tematyce sportowej, a na koniec zawierały łatwą krzyżówkę lub prosty konkurs. Dziś prasę taką nazywa się albo brukową, albo bulwarową, albo tabloidami. To właśnie z czołówek gazet Hearsta i Pulitzera nagłówki krzyczały: pamiętajcie o Maine i do diabła z Hiszpanią. Obie gazety wyolbrzymiały i zniekształcały większość uzyskanych informacji, a czasem nawet fabrykowały wiadomości, aby pasowały do ich tez. Przez tydzień po wybuchu New York Journal Hearsta poświęcił temu wydarzeniu średnio 8,5 strony, wliczając w to wiadomości, artykuły wstępne i zdjęcia. W Hawanie pracował pełny zespół reporterów i fotografów, a magnat prasowy zaoferował $50,000 nagrody temu, kto wskaże, jak donosiły nagłówki gazety, przestępców, którzy wysłali na śmierć 258 amerykańskich żołnierzy. Często cytowano także różnych, anonimowych oczywiście, oficerów marynarki, twierdzących, że eksplozja nie mogła być wypadkiem. The World Pulitzera wciąż twierdził, że Maine został zbombardowany lub zaminowany. Prywatnie Pulitzer uważał, że nikt poza zakładem dla obłąkanych tak naprawdę nie wierzy, że Hiszpania mogłaby doprowadzić do zniszczenia okrętu. Jednak jego New York World upierał się, że jedyną rekompensatą, jaką Hiszpania może zaoferować Stanom Zjednoczonym za utratę okrętu i życia marynarzy, jest przyznanie całkowitej niepodległości Kubie. W
Wkrótce po incydencie w Stanach Zjednoczonych powołano zespół dochodzeniowy, na czele którego stanął kapitan William Sampson. Hiszpański gubernator Kuby zaproponował wspólne hiszpańsko-amerykańskie śledztwo, ale strona amerykańska nie chciała na to wyrazić zgody. Bardzo szybko Amerykanie definitywnie ustalili, że wybuch spowodowała podczepiona do kadłuba mina. Hiszpanie przeprowadzili jednak swoje śledztwo. Jako prawdopodobną przyczynę eksplozji wskazali samozapłon bunkra węglowego znajdującego się w pobliżu składów amunicji na pokładzie Maine. Nie wykluczano możliwości, że przyczyną wybuchu mogły być też inne materiały łatwopalne, takie jak lakiery, farby lub rozpuszczalniki. Wskazywano, że gdyby przyczyną eksplozji była mina, zaobserwowano by słup wody. Ponieważ nie było wówczas wiatru, a woda była spokojna, minę można było zdetonować jedynie za pomocą prądu elektrycznego, ale nie znaleziono żadnych kabli elektrycznych. W porcie nie znaleziono także żadnych martwych ryb, czego można było się spodziewać po eksplozji w wodzie. A ponadto magazyny amunicji zwykle nie eksplodują, gdy statek zostaje zatopiony przez minę. Wnioski z raportu nie zostały jednak ogłoszone przez prasę amerykańską. Ostatecznie 24 kwietnia rząd Hiszpanii wypowiedział wojnę, a dzień później Stany Zjednoczone formalnie przystąpiły do wojny. To był wyjątkowo nierówny pojedynek. Amerykańska flota pod dowództwem komandora Dewey'a 1 maja z łatwością rozgromiła flotę hiszpańską w Zatoce Manilskiej na Filipinach. Straty po stronie amerykańskiej wyniosły zaledwie 7 rannych. Miesiąc później wojska amerykańskie wylądowały na Kubie, na wschód od Santiago. Wspomogły one kubańskich powstańców podczas zdobywania wzgórz San Juan, górujących nad Santiago, które poddało się 17 lipca. Flota hiszpańska w pośpiechu opuściła port, ale została wytropiona przez okręty amerykańskie i zniszczona w ciągu 4 godzin. W czasie tej krótkiej, kilkumiesięcznej wojny mniej Amerykanów zginęło od kul niż od tropikalnych chorób – tyfusu, żółtej febry i malarii. Kiedy w grudniu podpisano traktat pokojowy w Paryżu, Hiszpania utraciła ostatnie kolonie w Nowym Świecie. Filipiny, nad którymi zwierzchność przekazano Amerykanom za 20 milionów dolarów, Puerto Rico i wyspę Guam na Pacyfiku, Kuba zaś uzyskała niepodległość. Armia amerykańska okupowała Kubę od 1899 do 1902 roku. Wrak Maine wciąż spoczywał na dnie portu w Hawanie i tylko kwestią czasu było, kiedy Kubańczycy zażądają jego usunięcia. W grudniu 1910 roku wokół wraku zbudowano szczelną ściankę i usunięto wodę, pod koniec 1911 roku odsłaniając wrak. Do akcji wkroczyła wówczas druga komisja śledcza, która ponownie próbowała ustalić przyczynę wybuchu. Ona także doszła do wniosku, że zatonięcie spowodowała zewnętrzna eksplozja, tyle że była ona nieco słabsza niż ustaliła to pierwsza komisja i była dalej od dziobu. Zdemontowano uszkodzoną nadbudówkę i pokłady, a następnie wrzucono je do morza. Wewnątrz kadłuba zbudowano betonowo-drewnianą grudź, aby uszczelnić tylną część okrętu, a następnie odcięto to, co pozostało z części dziobowej, na rufie zaś wycięto otwory, w które wstawiono zawory denne. Różne grupy patriotyczne domagały się pamiątek po okręcie, ale amerykański kongres nie wyraził na to zgody. 13 lutego 1912 roku wpuszczono wodę z powrotem do wnętrza grodzy, a 5 dni później Maine został wyprowadzony z portu przez holownik Osceola. Pancernik odholowano 4 mile od wybrzeża, podłożono ładunki wybuchowe, otwarto zawory denne i o godzinie 17 na oczach 100-tysięcznego tłumu okręt zaczął tonąć.
po 20 minutach, przy dźwiękach syren i salwy z 21 dział, zatonął dziobem na głębokości 1100 metrów. Po latach wrócono do zbadania przyczyny eksplozji na Maine. W 1974 roku badacze doszli do wniosku, że eksplozja nie była spowodowana miną, a najbardziej prawdopodobną przyczyną był samozapłon węgla znajdującego się w bunkrze obok magazynu amunicji. Do czasu zbudowania Maine na amerykańskich okrętach wojennych spalano bezdymny węgiel antracytowy. Wraz ze wzrostem ilości jednostek, marynarka wojenna przeszła na węgiel bitumiczny, wytwarzający wyższą temperaturę podczas spalania. Węgiel antracytowy nie ulega samozapłonowi, natomiast węgiel bitumiczny wydziela większą ilość oparów, w tym wybuchowy metan. Zawiera także siarczek żelaza, czyli piryt, którego utlenianie się jest reakcją egzotermiczną, mogącą doprowadzić do pożaru. Kolejne śledztwo zostało przeprowadzone w roku 1998, w stulecie zatonięcia okrętu, na zlecenie National Geographic. Tym razem oparto się na symulacji komputerowej, technice niedostępnej podczas poprzednich badań. Uzyskane wyniki nie były jednoznaczne. Pożar w bunkrze węglowym mógł wytworzyć wystarczającą ilość ciepła, aby wywołać eksplozję w sąsiednim magazynie, ale analiza komputerowa wykazała również, że nawet mała, ręcznie wykonana mina mogła przebić kadłub okrętu i wywołać wewnętrzną eksplozję. Zauważono, że rozmiar i lokalizacja zagłębienia w dnie w miejscu, gdzie cumował Maine, łatwiej jest wytłumaczyć eksplozją miny niż eksplozją magazynów. Zauważono jednakże, że nie był to ostateczny dowód, iż przyczyną zatonięcia była mina, ale wzmocniło to jej prawdopodobieństwo. 18 października 2000 roku kanadyjska firma ekspedycyjna odkryła ponownie wrak na głębokości około 1150 metrów, 3 mile na północny wschód od portu w Hawanie. Zauważono, że kadłub nie uległ korozji, co umożliwiło zobaczenie wszystkich części konstrukcyjnych okrętu. W pobliżu zlokalizowano także kocioł i złoże węgla. Kubańczycy wyzwolili się wprawdzie spod okupacji hiszpańskiej, ale miejsce Hiszpanów zajęli Amerykanie, utrzymujący silny garnizon wojskowy na wyspie. W 1901 roku rząd Stanów Zjednoczonych przyjął tzw. poprawkę Platta, którą Kubańczycy musieli wpisać do swojej konstytucji. Brzmiała ona: aby umożliwić Stanom Zjednoczonym utrzymanie niepodległości Kuby i chronić jej ludność, a także dla własnej obrony, rząd Kuby sprzeda lub wydzierżawi Stanom Zjednoczonym na określonych warunkach tereny niezbędne dla stacji węglowych lub morskich. Poprawka weszła w życie w 1902 roku i w tym samym roku wydzierżawiono Amerykanom 117 km2 lądu i morza nad zatoką Guantanamo. Roczna opłata wynosiła $2000 w złocie. Od 1934 roku dzierżawę płacono równowartością złota w dolarach, a w 1974 roku ustalono ją na $4085. Umowa najmu nie ma ustalonej daty wygaśnięcia, a Kubańczycy nie mogą jej wypowiedzieć. Umowa może zostać zakończona wyłącznie w przypadku, gdy marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych sama zdecyduje się opuścić ten teren lub oba kraje wspólnie zgodzą się na zakończenie dzierżawy. Nad zatoką Guantanamo Amerykanie zbudowali bazę wojskową oraz stację bunkrową. Od 1959 roku komunistyczne władze Kuby konsekwentnie protestują przeciwko obecności amerykańskich żołnierzy na wyspie, argumentując, że baza została narzucona Kubie siłą i jest nielegalna w świetle prawa międzynarodowego.
Co roku rząd USA wysyłał czek dzierżawny, ale od czasu rewolucji kubańskiej w roku 1959 przyjęto tylko jedną opłatę, pozostałe czeki konsekwentnie odsyłając. Fidel Castro twierdził jednak, że czek ten został zdeponowany, ale nie został zrealizowany. W 1961 roku Kubańczycy wzdłuż płotu w północno-wschodniej części bazy zasadzili długi na 13 km i szeroki na 3 metry pas opuncji, niezwykle kujących kaktusów. Wojska amerykańskie i kubańskie wokół bazy morskiej umieściły także około 55 tysięcy min przeciwpiechotnych i przeciwpancernych, tworząc drugie co do wielkości pole minowe na świecie. W latach 1961-65 w wyniku eksplozji zginęło co najmniej 10 osób. W 1996 roku prezydent Bill Clinton nakazał rozminowanie amerykańskiego pola, zastępując je czujnikami ruchu i dźwięku. Rząd kubański swoich min jednak nie usunął. Od 1939 roku woda do bazy była dostarczana rurociągiem o długości około 7 km z rzeki Yateras, leżącej na północny wschód od bazy. Mimo że Amerykanie płacili za wodę około 14 tysięcy dolarów miesięcznie, 40 razy więcej niż za dzierżawę bazy, Kubańczycy oskarżyli ich o kradzież wody i wstrzymali przepływ. Pierwotnie trzeba było importować wodę z Jamajki, a następnie koniecznym stało się zbudowanie stacji odsalania wody morskiej. Od 2002 roku w bazie marynarki wojennej znajduje się więzienie wojskowe wykorzystywane do przetrzymywania w obozach Delta, Echo, Iguana i X-Ray kilkuset osób powiązanych lub podejrzanych o powiązania z islamskimi grupami terrorystycznymi. Więźniom tym ani nie przyznano statusu jeńców wojennych, ani też nie postawiono im formalnych zarzutów. Na początku 2021 roku administracja prezydenta Joe Bidena ogłosiła zamiar zamknięcia więzienia. W lipcu 2021 roku zwolniono kolejnego zatrzymanego, w czerwcu 2022 roku zwolniono afgańskiego więźnia przetrzymywanego w zatoce Guantanamo przez około 15 lat bez procesu. W lutym 2023 roku z Guantanamo wypuszczono trzech więźniów, miesiąc później kolejnego. Według stanu na grudzień 2023 roku w zatoce Guantanamo przebywa 30 więźniów. W czerwcu 2023 roku ONZ opublikował swój raport na temat ośrodka detencyjnego. Stwierdzono w nim, że więźniowie są ofiarami ciągłego, okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania i że areszt śledczy powinien zostać zamknięty. A piosenka Guantanamera opowiadająca o dziewczynie z zatoki Guantanamo? Muzykę, prawdopodobnie w roku 1929, skomponował José Fernández Díaz, bardziej znany jako Joséito Fernández, do pierwszych zwrotek poematu kubańskiego rewolucjonisty José Martí. W pierwotnej wersji piosenki nawet słowa nie było o dziewczynie z Guantanamo. Joséito Fernández pracował w rozgłośni radiowej jako akompaniator. Były to czasy, gdy muzykę emitowano na żywo. Podkochiwała się w nim, także pracująca w radio, pewna dziewczyna pochodząca właśnie z Guantanamo. Wiadomo, że przez żołądek do serca, więc często przynosiła mu na lunch kanapki. Któregoś dnia nakryła Joséito, jak w rozgłośni radiowej flirtował z jakąś dziewczyną. Zazdrosne dziewczę rzuciło w niego kanapką, a ten, chcąc jej zrobić na złość, w refrenie odtwarzanej na żywo piosenki zaśpiewał Guantanamera, Guajira, Guantanamera, co dosłownie oznacza wieśniaczkę z Guantanamo.
przyjęło się i tak już zostało. Piosenkę w latach 60. ubiegłego wieku rozpropagował amerykański piosenkarz nurtu folk Pete Seeger, autor takich piosenek jak If I Had a Hammer, wykonywanej przez zespół Peter, Paul and Mary, czy protest songu przetłumaczonego na wszystkie chyba języki świata Where Have All the Flowers Gone, śpiewanego pierwotnie przez Kingston Trio, a w Polsce znanego pod tytułem Gdzie są kwiaty z tamtych lat. Linki do nagrań muzycznych znajdziecie w opisie. Do usłyszenia.